W Wałbrzyskim Rynku powstanie Klub Środowisk Twórczych. Będzie to miejsce spotkań przedstawicieli środowisk artystycznych oraz przestrzeń do organizacji rozmaitych imprez i wystaw dla mieszkańców miasta. Klub będzie się mieścił w lokalu pod adresem Rynek 2, mówi prezes Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej Elżbieta Kokowska. Można powiedzieć, że to jest osiągnięcie historyczne, ponieważ środowiska twórcze w Wałbrzychu od wielu, wielu lat się starały o taki własny lokal. No ale na całe szczęście nam się udało, w listopadzie została podpisana umowa. Klub Środowisk Twórczych powstanie w lokalu komunalnym o powierzchni około 60 metrów kwadratowych. Inicjatywa zyskała aprobatę prezydenta Wałbrzycha Romana Szołemeja. Teraz pora na remont miejsca. Oczekuję na remont. Długo stał tutaj, chyba na nas czekał. W związku z tym zaprosimy Państwa dopiero z chwilą, kiedy zostanie wyremontowany. Gospodarzami miejsca jest 5 stowarzyszeń artystycznych, których członkowie, gdy już miejsce zostanie wyremontowane, będą ponosić opłaty związane z mediami i wywozem nieczystości. Nie będą płacić czynszu w związku z działalnością społeczną, która będzie realizowana w tym miejscu. Remont ma sfinansować gmina Wałbrzych. Lokal został oddany do dyspozycji 5 wałbrzyskich stowarzyszeń artystycznych. Elżbieta Kokowska, prezes Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej, podkreśla jednak, że pojawią się dodatkowe osoby chcące działać. Miejsca wystarczy dla wszystkich. Gospodarzami Klubu Środowisk Twórczych Wałbrzyskich jest 5 stowarzyszeń. Asocjacja Arslonga to jest Stowarzyszenie Artystów Plastyków, Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej, Stowarzyszenie Klub Wałbrzyski Klub Fotograficzny, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Koło Wałbrzyskie i Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych. Co oczywiście nie znaczy, że inne środowiska nie będą mogły tu działać. Już teraz zapraszamy. Plany co do zagospodarowania miejsca są bardzo bogate. Będzie to miejsce spotkań, realizacji różnego rodzaju pomysłów różnych środowisk twórczych. Przewidujemy taką galerię z profesjonalnym oświetleniem oczywiście. Będzie miejsce na spotkania i dyskusje. Projektujemy też utworzenie coś w rodzaju barku kawowego, no bo zawsze to służy wymianie poglądów. Również w naszych planach jest realizacja takich zamierzeń przestrzennych, to znaczy, bo mamy tu świetne połączenie z rynkiem, z naszym pięknym placem magistrackim i właśnie tutaj ten tunel też jest taki wdzięczny do różnych działań artystycznych i chcemy to robić. Bo też planujemy, żeby w naszych działaniach uczestniczyli mieszkańcy, głównie śródmieścia. Nie wiadomo jeszcze, jak zostanie rozwiązana kwestia wejścia do klubu i kto będzie miał do tego prawo. Na pewno wstęp wolny będzie obowiązywał przy okazji rozmaitych imprez czy wystaw, które z założenia mają mieć charakter otwarty. Dyskutujemy o tym. Myślimy, że coś w rodzaju takich kart jakby było. No, ponieważ no, jest to jakby klub środowiskowy, ale bardzo możliwe, że będzie też takie rozwiązanie, że członkowie klubu, jak jest w innych klubach, w innych miastach, będą wprowadzającymi. Na początku grudnia została utworzona Rada Klubu Środowisk Twórczych, w skład których wchodzą prezesi 5 stowarzyszeń, które będą gospodarzami tego.